W miejscu, w którym stoję, jest dokładnie 527 km rzeki Wisły. Kilkaset metrów stąd, nad rankiem 15 października 2000 roku, znaleziono ciało nieznanego mężczyzny. Dopiero identyfikacja linii papilarnych dała efekt. Ofiarą okazał się 35-letni Tomasz Myśliwiec, pochodzący z Garbatki Letnisko na Mazowszu. Mimo intensywnego śledztwa nie udało się znaleźć sprawców tej zbrodni. Wie pan co? Kiedyś tak sobie siedzę i myślę, bo oglądam często te programy. Mówię, ciekawe czy, serio tak mówię, ciekawe czy ktoś się nie zgłosi w tej sprawie do mnie, bo ja kocham. Czemu Tomek wyjechał tutaj z Garbatki? Były to czasy takie, wie pan, no ciężkie, bo to były ciężkie czasy za pracą. No tam były lepsze zarobki, większe zarobki. Pracował w budowlance. Na początku jak wyjeżdżał, przyjeżdżał co tydzień, przyjeżdżał co dwa, później co miesiąc. Później kontakt się z nim urwał. Często wyjeżdżał w różne rejony Polski, ale w zasadzie przebywał w okolicach Warszawy, na różnych budowach. Wiemy, że spożywał alkohol, że nie stronił od alkoholu i niestety po tym alkoholu stawał się agresywny. Dowiedziałem się, że jest u kolegów w Magnuszewie. Już nie pamiętam imię i nazwisko tych kolegów. Po prostu raz po pracy pojechałem tam, spotkałem się z nim i on mówi, że na razie jest tutaj w Magnuszewie, pracę ma tam w Warszawie, mówi, i on tam pracuje. No później po tym okresie przyjechał jeszcze raz, drugi i później ślad się urwał. Po oględzinach zwłok ustalono, że mężczyzna posiadał liczne rany, zwłaszcza w obrębie głowy, mózgu, zadany jakimś narzędziem tępym lub tępo-krawędzistym. Mężczyzna prawdopodobnie był ciągnięty w stronę rzeki, bo widoczne były ślady ciągnięcia ciała. I z ustaleń poczynionych w śledztwie wynika, że wtedy, kiedy był wrzucony do rzeki, jeszcze żył, oddychał. Natomiast prawdopodobnie był już nieprzytomny i zgon tak naprawdę nastąpił w wyniku utonięcia. Czy pamięta pani, co znaleziono przy Tomku? Bo Tomek był bez żadnych dokumentów. Tak. No to tak, wtedy to było głośno, że jakaś moneta była znaleziona, ale... Nie, to był banknot, jedna hrywna ukraińska. No, zastanawiałam się, tylko że właśnie on prowadził takie życie trochę luźne. Lubiał sobie i wypić właśnie trochę, i no i jak gdzieś pracował, no to wiadomo, jakiś tak miał tych kolegów różnych w Karpatach na przykład, to tam, no to niektórych kojarzę kolegów, ale tak jak wyjechał gdzieś i go nie przyjeżdżał do domu, to nie wiem, z kim on się tam w ogóle zadawał i z kim pracował w ogóle, wie pan. W tej sprawie tak naprawdę nieznany jest motyw działania sprawcy. Były pod uwagę brane różne okoliczności, byli przesłuchani znajomi, koledzy, z którymi pracował w ostatnich latach swojego życia, ale żadna z osób, które zostały przesłuchane w tej sprawie, nie została powiązana ze śmiercią tego mężczyzny. Nie jeden raz się zastanawiałem, czy to popadł w jakieś towarzystwo, jakieś złe, czy może jakieś porachunki. No to były wtedy ciężkie czasy, paskudne można powiedzieć, prawda? I naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co to mogło być. Może ktoś z państwa pracował z panem Tomaszem lub spotkał go w innych okolicznościach. Czekamy na informacje.